Witam wszystkich serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Dzisiaj poruszymy temat, może nie tak przyjemny, jakbyśmy chcieli, temat lęku. Czasami doświadczamy takiego lęku. Nieraz przychodzą takie dni, w których budzimy się rano i odczuwamy jakiś lęk. Czasami jest to uzasadniony lęk, obawiamy się, bo na przykład w tym dniu czeka nas jakaś trudna sprawa do załatwienia, czy jakaś trudna rozmowa do przeprowadzenia i jest to uzasadniony lęk, że mamy jakąś obawę, jak to się potoczy, ale czasami są dni, kiedy budzimy się rano i odczuwamy jakiś lęk, który nie ma uzasadnienia. Tak jakby coś wisiało w powietrzu, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czego właściwie się obawiamy. Dla nas, chrześcijan, dla ludzi wierzących, taki lęk może być wywołany przez Ducha Świętego, który ostrzega nas przed czymś, co ma nastąpić, i wtedy modlimy się o to, aby Pan Bóg dał nam siły, żeby pokonać wszelkie jakieś trudności, które być może się pojawią. Czasami to może być lęk, którym diabeł próbuje nas atakować, i wtedy należy po prostu przeciwstawić się temu. Ale pojawiają się takie sytuacje w życiu, kiedy skądś jakiś lęk nagle nas dopada i od rana czujemy jakiś niepokój. Kiedy tak się nad tym zastanawiałem, przyszła mi na myśl historia opisana w Ewangelii Łukasza. Historia związana z ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Otóż czytamy tam w 23 rozdziale, że była wówczas mniej więcej 12 w południe i aż do 15 całą ziemię ogarnął mrok ze względu na zaćmienie słońca. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, a Jezus donośnie zawołał: Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Na ten widok setnik oddał Bogu cześć, wyznając: rzeczywiście ten człowiek był sprawiedliwy. Tłumy zaś, które ściągnęły oglądać ukrzyżowanie, widząc, co się dzieje, biły się w pierś i zawracały. Zwróciło moją uwagę szczególnie właśnie to ostatnie zachowanie ludzi. Otóż, kiedy Jezus umarł, nagle znikło światło. I tutaj tłumacz oddał to, że słońce się zaćmiło, ale zaćmienie słońca nigdy nie trwa tak długo, maksymalnie do 15 minut. A tu na 3 godziny ziemię zaległa jakaś ciemność. Wiemy, że gdy Jezus umarł, a Jezus jest światłością świata, po prostu znikło światło, znikła światłość na świecie i co ciekawe, ludzi natychmiast ogarnął lęk. Czytamy, że zawracając, bili się w piersi. Ludzi natychmiast ogarnął lęk, kiedy znikła im światłość świata. Na szczęście znikła tylko na 3 godziny i potem pojawiła się znowu. Ale można sobie na bazie tej historii wyobrazić, co by się stało, gdyby z Twojego życia zniknęła światłość, którą jest Bóg. Biblia mówi, że Bóg błogosławi wszystkim ludziom na świecie. On jest tą światłością w pewnym sensie dla wszystkich ludzi na świecie. Nawet dla tych, którzy Go nienawidzą, którzy nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. On i tak dla nich również jest tym światłem. I mam wrażenie, że takie odczucie pewnego rodzaju lęku czasami nam się przydarza, być może kiedy oddalamy się w jakiś sposób od Boga i coś nam przysłania Jego światło i natychmiast wtedy czujemy jakiś lęk, jakiś niepokój. I nie jest to dobre uczucie. A wyobraź sobie, że kiedyś znalazłbyś się w takim mroku, w którym właśnie nie ma już Bożego światła, jest tylko lęk.
To musi być straszne miejsce. Ale w liście do Hebrajczyków czytamy o takiej właśnie przykrej rzeczywistości ludzi, którzy poznawszy prawdę, odrzucili ją. Czytamy tam takie słowa. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Myślę, że Biblia ostrzega nas przed popełnieniem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to odrzucenie Boga, odrzucenie właśnie tej Bożej światłości świadome, ponieważ tu czytamy, że otrzymawszy poznanie prawdy, a więc ludzie, którzy poznali prawdę, którzy doświadczyli, czym jest wspaniała Boża światłość, ten pokój, radość, który Bóg daje, doświadczyli, zakosztowali tych rzeczy związanych z obecnością Ducha Świętego. Jeżeli taki człowiek rozmyślnie potem grzeszy, czyli rozmyślnie wybiera jednak postawę buntu wobec Boga, odrzuca Boga, odrzuca opamiętanie, pozostaje już tylko straszliwy lęk, który będzie trawił jego wnętrze. To musi być straszne doświadczenie i chciałbym, żeby nikt ze słuchających tego podcastu nie musiał nigdy go doświadczyć. Biblia mówi, dziś, jeśli głos jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz jeszcze zwrócić się do Boga, pojednać się z Nim. Nigdy tego nie lekceważ. Nie odkładaj tego, żeby nie zaskoczyła cię ciemność ze swoim lękiem i straszliwym oczekiwaniem sądu. To jest temat niewygodny, przykry, ale myślę, że niezwykle potrzebny, bo jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, to czeka nas już tylko mrok i ciemność ze swoim lękiem i strachem. A to straszliwa perspektywa, więc nie życzę jej nikomu. Dziś, jeśli głos jego usłyszysz, dziś, jeśli odczuwasz jakiś nieokreślony rodzaj lęku i nie wiesz, z czym on jest związany, to może właśnie jest to apel do ciebie. Skorzystaj więc z niego. Amen.